Taką inspiracją do powstania tego projektu była refleksja osoby, która porusza się na wózku, że na rynku nie ma odzieży przeciwdeszczowej skierowanej do tej grupy odbiorców. UniOdzież to uniwersalne, nieprzemakalne i innowacyjne okrycie przeciwdeszczowe zaprojektowane z uwzględnieniem osób poruszających się na wózku. Dzięki ich spostrzeżeniom udało mi się ukształtować ramy projektu. Okazało się, że te potrzeby są bardzo różne, że w zasadzie jedna kurtka nie wystarczy i zdecydowałam się na to, by kurtka miała formę modułową, czyli składała się właśnie z kurtki i takiej pelerynki, która okrywa nogi. Kiedy wychodzimy z domu, nie zawsze pada, a później nagle zaczyna padać, więc można szybko wyciągnąć tą dolną część i okryć nogi. Bardzo zależało mi na tym, żeby estetyka projektu zbliżona była do odzieży sportowej, żeby kojarzyła się z aktywnością, spędzaniem czasu na zewnątrz, nowoczesnością. Chciałam, żeby ta kurtka nie wyglądała jak coś dla jakiejś specjalnej grupy odbiorców. UniOdzież cechuje się bardzo dobrą wodoodpornością, ma podklejone szwy, ma bardzo wiele ważnych funkcji. Jedną z nich jest dobrze dopasowany do głowy kaptur, ma daszek, odblaski, które zwiększają widoczność na drodze, wodoodporne zamki, które zapobiegają przedostawaniu się wody pod okrycie. Doły rękawów wykonane są z mocniejszego materiału. Zastosowane są również mankiety z gumką i dodatkową padką do regulacji. Otwory wentylacyjne znajdują się pod pelerynką i w workach kieszeniowych. Dolną część okrycia można wsunąć do kieszeni. Krój kurtki w kształcie litery A pozwala na łatwe zakładanie i ściąganie, również w pozycji siedzącej. UniOdzież poprzez swoją modułowość jest odpowiednia również dla osób pełnosprawnych. Kurtkę mogą docenić na przykład rowerzyści. Projekt UniOdzież udostępniony został w otwartym dostępie. Za pośrednictwem strony internetowej można pobrać zarówno instrukcje, jak i szablony wykroju i samodzielnie go wykonać. Koszt uszycia UniOdzieży to około 400 do 700 zł. Na cenę tą składa się usługa szycia, podklejenia szwów, materiały i komponenty. Projektowanie innowacji społecznych to bardzo angażujący proces, wymaga właśnie spotkań z grupą odbiorców, ale myślę, że bez nich ten projekt by nie powstał. Nie usłyszałabym bardzo wielu ciekawych spostrzeżeń na temat funkcjonowania, na temat poruszania się po mieście, potrzeb. Jestem w 100% przekonana, że ten projekt nie byłby tak dobry, gdyby nie zaangażowanie tych odbiorców. Nazywam się Joanna Krokosz, jestem projektantką i wykładowczynią na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prowadzę pracownię projektowania społecznie odpowiedzialnego. Idea upowszechniania projektów w otwartym dostępie jest dla mnie bardzo istotna.